idą po gościa. Wchodzimy od biura do biura, w to mi z powrotem. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Co? Ta kwota cła, którą żeśmy zapłacili, została... Nagle do zapłacenia jest 88 tysięcy, nie wiadomo skąd. Jadę prosto! Minął kolejny tydzień, a my nadal byliśmy bez samochodu. Wprawdzie zamówione części z Polski dotarły do Pakistanu, ale utknęły w urzędzie celnym na lotnisku. Pakistańskie urzędy słyną z opieszałości i biurokracji. Straszono nas także, że zapłacimy cło, które może sięgać nawet 300%. Po wielu telefonach i wymianie wielu, wielu maili nie osiągnęliśmy zupełnie nic. Postanowiliśmy przyjechać na lotnisko. Tak, Bela? Bela mi tu robi toaletę poranną. No nie wiem, po prostu powiem szczerze, że no są nerwy, no co będę gadać. No bo to ty zaznaczyłeś, tak? Zobacz, jaka tu ustawa. No widzę. No wjeżdżamy właśnie na lotnisko. Custom cargo is outside. Outside? Yes. Is it far? test bus pump? No, chyba jesteśmy we właściwym miejscu. Czekamy, poszli po tego... idą po gościa. Siedzimy tutaj w pomieszczeniu. Dobra, idziemy do biura DHL. Generalnie sytuacja wygląda tak, że chodzimy od biura do biura, w to i z powrotem, pomiędzy urzędem celnym a DHL. No i ciul, nie? Każdy na każdego się ogląda. My mówimy, że nie będziemy tego płacić, bo w tej chwili nam naliczyli 300% podatku od wartości tych części. No to lekka przesada, prawda? Trafiliśmy, a właściwie ja trafiłam, jak to mówią, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Nie wpuścili niedźwiedzia z Belą do kolejnego biura i poszłam sama.
Może to i dobrze, dlatego że przyszedł tam jeszcze wyższej rangi jakiś oficer i był jeszcze taki, widać, jakiś mądrzejszy za biurkiem, w takim już ładnym biurze, naprawdę. Byłam zaskoczona, że pokój obok, takie ładne biuro jak wszystkie inne, takie obskurne. Rozmowa była bardzo długa. Było dużo tłumaczenia, dużo proszenia, trochę denerwowania się. Grzebali po książkach. Problem w tym, że on mówił, że jak już to weszło do systemu, bo oczywiście paczka, która przychodzi, wchodzi do systemu, to nie może być tak, że oni to nam wydadzą bez zapłacenia jakichś tam opłat. Więc trzeba to cło zapłacić. No ale na litość boską nie będziemy płacić 1000 zł więcej niż ta wartość, nawet 1000, no właśnie, przepraszam. Więcej niż wartość tych części, bo jakby te części wyliczone zostały na około 900, co i tak żeśmy zaniżyli bardzo dużo. Summa summarum, doszli do tego, że żeby nam trochę pomóc i wyjść z tego jakoś cało, to wymyślili, że po prostu trzeba napisać takie pismo, że został tam błąd, że przecinek nie w tym miejscu i po prostu przesunięto przecinek. I w ten sposób... Z 3500 zrobiło się 300 zł. 300 zł. Dokładnie, więc będziemy płacić to cło od tych 300 zł. No, tak więc mamy małe zwycięstwo. Zamiast niespełna 1000 dolarów, no to wyszło niecałe 100 i będzie dostarczona paczka jutro do warsztatu. W Pakistanie wszystko jest skomplikowane, nawet przejazd przez miasto. Tutaj są takie sekcje, my w ogóle nie wiemy, bo właśnie my jak jechaliśmy swoim samochodem, to też byliśmy zatrzymywani. I teraz w taksówce też nas zatrzymali, taki military checkpoint. I oni mówią nam, że nie możemy przejechać, to jest środek miasta i nie możemy przejechać. Bo jesteśmy turystami, inni wszyscy przejeżdżają. Tak, tutaj mogę pokazać wszystkie inne samochody. Tutaj przejeżdżają, a nas zatrzymali, wzięli tam niedźwiedzia do tam, żeby sprawdzić dokumenty, które zresztą teraz nie mamy, bo nasze paszporty są, musieliśmy złożyć tam w wizie, mamy tylko taki, tam gdzie o wizę aplikujemy, musieliśmy tylko taki świstek mamy, że złożyliśmy tam paszporty, no i heja. Nie wiem, czy do domu dojedziemy, że na pewno dojedziemy, ale wszędzie tu trzeba tłumaczyć, wszystko wszędzie trwa. Tylko tyle, że są mili, nie? Nikt na ciebie nie krzyczy i każdy jest taki miły. No ale trwa i to jest trochę takie irytujące, nie? Każdy ma co robić tutaj, nie? No, nie ma bezrobocia, no. Jak w PRL-u. Wszyscy mieli robotę. Dobra. Wszyscy mieli dach nad głową i wszyscy mieli co jeść, nie jak dzisiaj. I wszyscy mieli zatrudnienie. Niestety, nasza radość nie trwała długo, bo potem jak żeśmy przyjechali do domu, to dostaliśmy maila i tutaj w tym mailu jest napisane, że właściwie ten mail to tak dziwnie jest sformułowany, ale generalnie jest do niego dołączony rachunek, że ta kwota cła, którą żeśmy zapłacili, została... To jest użyte słowo revised, czyli jakby zweryfikowana i została naliczona nowa kwota, która jest 3 razy tyle, ile żeśmy zapłacili.
I z tego maila wynika, że musimy tą różnicę zapłacić, czyli między tą, co żeśmy już zapłacili, a jakby tym nowym naliczonym cłem. I że dopóki tego nie zapłacimy, to oni po prostu nie przekażą tej paczki do dostarczenia. No, tyle na temat. Tak więc jest kolejna wojna na maile. Bo w pierwszej kolejności myśleliśmy, że tam może trzeba jechać jeszcze raz. Ale w ogóle nie wiemy, czy jest sens. W ogóle nie wiemy. No, po prostu jest załamka. Tak szczerze. Prawda, Bela? Tak. Psy już... wszyscy chcieli, chcemy już iść na wolność. Po raz kolejny czujemy się jak w więzieniu po prostu. Tym razem jako więźniowie systemu. To jest bardzo irytujące, naprawdę. Te części są na wyciągnięcie ręki, a praktycznie nie masz do nich dostępu. Trudno też się zgodzić z takimi opłatami, które są po prostu z dupy wymyślone. Nie wiem, wysłałam teraz właśnie przed chwilą kolejnego maila z zapytaniem, potwierdzeniem, że czy właśnie jak zapłacimy te 46, teraz oni chcą tą różnicę 46 tysięcy rupii, prawie 47, to będzie. No ale suma summarum to nam wyjdzie cały ten podatek 70, ile to będzie? Jakbyśmy zapłacili ponad $200, nie? A nie wiemy też, czy to jest koniec tych opłat. I wtedy już zapłacisz wszystko, co oni kurwa chcą. No to właśnie o to chodzi. Teraz jest 88. Zapłaciliśmy 20. Potem wysłali, że musimy dopłacić 46 tysięcy. Potem nagle tutaj jest kwota 69 tysięcy, a teraz jak kurier dostarcza, to się okazuje... Ja biorę auto i jadę do JPL, kurwa! Nagle do zapłacenia jest 88 tysięcy, nie wiadomo skąd. Jadę prosto, kurwa, do DHL, jak odbiorę samochód, kurwa. No i debatujemy, jaką taktykę obrać, jakby jaka jest najlepsza opcja, bo jakby co nie zrobimy, to jest źle. Dlatego, że... jakby przedłużamy ten proces. Teraz my, kwestionując to, co oni nam każą zapłacić, to o każdy dzień przedłużamy jakby uwolnienie tej przesyłki z tego lotniska, a my za każdy dzień musimy płacić tutaj za mieszkanie i my płacimy $20 za każdą noc, a każda wycieczka na przykład tam na lotnisko to jest $10 na taksówkę, więc wiecie, jakby tu płacisz, tam płacisz i jak tam nie zapłacisz, to gdzieś indziej musimy zapłacić i tak jakby, jak to się mówi brzydko, z każdej strony dupa. No, przepraszam, ale po prostu już naprawdę mamy dość. No. Nie wiem, mówi się, że właśnie podróże uczą pokory. Nie wiem, czego nas uczą te podróże. Trudno jest powiedzieć, że też człowiek jakby uczy się cierpliwości, bo po prostu co się ma lub się nie ma, jest, albo się jest cierpliwym, albo nie i też każdy ma swoje granice cierpliwości, jakby przychodzi taki moment, kiedy już po prostu masz dość, jak już sobie myślisz, wystarczy. Pozabijaj ich tam. Jak mi nie będzie to wiesz, oraz na tym się.
Niedźwiedź takiej mocy nabrał, że postanowił jechać na rowerze. Mam nadzieję, że się zmęczy. To 30 km jest do przejechania. No jak się dobrze zmęczy, to jest szansa, że nikogo tam nie pozabija, nie? I tak najpierw jedzie do tego warsztatu, gdzie zamontują te wszystkie części. Bo już dostaliśmy właśnie zdjęcia, że zostały dostarczone. Tak więc jest szansa, że już będzie się cieszył, że będzie w tym takiej euforii, że wreszcie to już jest skończone i mam nadzieję, że w ogóle tam nie pojedzie na to lotnisko. No a jak pojedzie, to mam nadzieję, że będzie wystarczająco zmęczony, żeby tam ich nie pozabijać. Może tylko po prostu postara się odzyskać tą różnicę, którą żeśmy nadpłacili, bo tam nie ma szans, żeby te wszystkie pieniądze odzyskać, ale może chociaż część. Zresztą to już teraz nieważne, wiecie, już jakby, jak to mówią, jak poszła krowa, niech idzie i ciele. Co? My wszyscy już jesteśmy trochę zmęczeni tutaj mieszkaniem, w tym mieszkaniu, bo to jakby, wiecie, nie jest dla nas idealne miejsce, prawda? Nie jest miejsce, w którym byśmy chcieli być. Więc fajnie było z jednej strony parę dni, ale już mamy dość, bo z tych paru dni zrobiło się 3 tygodnie. I tak więc to i koszty, i czas, naprawdę już chcemy po prostu ruszać dalej w drogę. Jest, jest! Mamy wreszcie z powrotem naszego dzwonka. Salam, salam. No to jest! Głośno tam, więc nie mogę rozmawiać na zewnątrz, bo tutaj na tych wszystkich budowach dookoła praca trwa, wszyscy pracują, są maszyny, jest głośno. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. A, no może powiem to, że nikogo niedźwiedź nie zabił, bo siedział praktycznie do wieczora, prawie do zamknięcia warsztatu, nawet nie byli pewni, czy zdążą to wszystko poskręcać w ciągu tego jednego dnia roboczego i no ale zdążyli po prostu tuż przed zamknięciem, znaczy pracowali, żeby zdążyć, no więc przyjechał tutaj późnym wieczorem i oczywiście tam te służby celne, to wszystko już było zamknięte, więc nawet nie jechał, tylko przyjechał prosto tutaj do domu. No a jak przyjechał, no przespał się, to wiadomo, że człowieku tam emocje opadną i pal 6, no nic nie wskuramy, no jest jak jest, co kraj to obyczaj, nie wszędzie jest po prostu sielanka, to też jest takie właśnie taka fajna lekcja dla nas na przyszłość, jakbyśmy kiedyś coś gdzieś wysyłali, jakieś większe rzeczy. Trzeba mieć swojego clearing agent. Jak ja tam rozmawiałam z tym głównym oficerem służb celnych, to on się mnie pytał, czy mamy swojego clearing agent. A ja mu mówię do niego, no nie, mówię, potrzebujemy? I on nic mi na to nie odpowiedział, ale dzisiaj już wiem, że potrzebujemy, a właściwie potrzebowaliśmy. Czyli trzeba mieć swojego niezależnego agenta celnego, który po prostu będzie pilnował, żeby te opłaty celne były dobrze naliczane. Ale to taka lekcja na przyszłość, ewentualnie może jakby ktoś z was był w takiej sytuacji, że musiał większe rzeczy przesyłać do takich krajów jak Pakistan. Tak więc dzisiaj będzie wielkie sprzątanie, bo oczywiście będziemy próbowali odchudzić trochę złomka na tyle, na ile się da to w podróży, więc wszystko żeśmy wyciągnęli z samochodu, absolutnie wszystko żeśmy opróżnili i moim zadaniem jest przejrzeć wszystkie rzeczy i no, co się da wyrzucić, poprzekładać, poprzelewać, bo oczywiście w drodze często nie ma czasu, często człowiek coś tam zostawi. Trochę tak jak w domu, bo pamiętajcie, że to jest nasz dom, to nie jest tylko samochód. Nie wiem jak wy, no są tacy ludzie, którzy są bardzo zorganizowani. My jesteśmy średnio zorganizowani i na pewno nie należymy do osób, które są minimalistami, więc mamy wiecznie ten problem, że mamy za dużo rzeczy i po prostu takie sytuacje jak ta właśnie, gdzie padło to zawieszenie. I oczywiście ono padło ze zużycia, ale zużycie, no nie będę ukrywać, no waga po prostu złomka jest za duża, no co tu będę dużo gadać.
Pewnie i konstrukcyjnie mogłoby być lepiej z lżejszych materiałów, ale te lekkie materiały są niesamowicie drogie, tak więc dlatego my żeśmy zdecydowali się na te materiały, które mamy. Co Bela? Bela też chce pogadać do kamery. Uwaga. Tak więc... co Bela? Ty też masz do powiedzenia? No na pewno nie będziemy ciebie odchudzać, to nie musisz się o to martwić. No i właśnie psy i tak dalej, to wszystko jest jakby kilogramy, które dodatkowo, wiecie, takie rzeczy jak duży zbiornik na wodę, to jest świetne i się przydaje, ale to waży. My mieliśmy też dodatkowy zbiornik na paliwo, z którego żeśmy przy ostatniej modernizacji Złomka po prostu zrezygnowali, bo stwierdziliśmy, że to jest dodatkowe 60 kilo, które wozisz, które tak naprawdę nigdy nam nie było potrzebne, nie trafiliśmy na sytuację, gdzie absolutnie by nie było tego paliwa i jakby to nam było niezbędne. Tak więc kolejna weryfikacja, co jest niezbędne, co trzeba wozić dalej, a co po prostu musimy wyrzucić, z czego trzeba zrezygnować. Powiem szczerze, że dla mnie jest to bardzo trudno. Ja jestem właśnie z tych osób chcących mieć wszystko, jakby dla mnie ten komfort psychiczny, nawet takie zapasy, mam za duże zapasy jedzenia, a ja ciągle mam to w głowie, że po prostu, że jakby taki niepokój, że jak nie mam tych zapasów, to mi się wydaje, że akurat będzie nam potrzebne, a potem się okazuje, że w sumie no ciągle jesteśmy, jakby nie wyjeżdżamy aż tak daleko, nie zapuszczamy się, a nawet nie, inaczej powiem, jak zapuszczamy się i wiemy, że będziemy nocować gdzieś daleko w dziczy, to i tak wtedy najpierw jedziemy robić duże zapasy, duże zakupy. A więc nie potrzebuję aż tak wielkich zapasów jedzenia mieć na co dzień. To taka lekcja dla mnie. No i teraz jak żeśmy to wszystko wyciągnęli, to tak naprawdę widać, jak dużo tego wszystkiego jest w tym samochodzie. I na pewno po prostu, tak jak mówię, jest tego za dużo. I pewne rzeczy, które można zmieniać. No, poza Tobim. Popatrzcie, jak on pięknie śpi. No przepraszam, że obudziłam. Możesz spać dalej, Tobie, nie przeszkadzaj sobie. Tutaj mamy takie szuflady, to dwie górne szuflady, które właśnie chcemy zupełnie się ich pozbyć. Kupimy takie lekkie plastikowe pudełka, bo te szuflady, mimo że mają tutaj nawiercone dziurki, to i tak są bardzo ciężkie. Naprawdę, same w sobie puste są ciężkie, a co dopiero jak jeszcze człowiek coś tam powkłada. Tak więc to na pewno wymieniamy. No i te rzeczy. Połowa z tego po prostu muszę wyrzucić. Koniec, kropka. No niektóre rzeczy to będą łatwe decyzje, bo tu są jakieś, wiecie, jakieś tam resztki oleju, coś tam, no to tak jak mówię, w podróży to szybko, szybko, szybko. A to wprawdzie oczywiście robi się na bieżąco, ale raz na jakiś czas, właśnie jak mamy dłuższy postój, to się robi taki remanent. To nie będzie trudne tutaj zweryfikować, poprzelewać. A niektóre rzeczy po prostu trzeba będzie wyrzucić. Jedziemy na lotnisko. Oj, mój telefon. Mam. Clearance event of all further paperwork required from the importer to continue the claim processing. A, przysłali to samo co wtedy. Dobra.
Apka je ubek. Hmm? Apka je, this is apka. What about the car? Okay? What was the problem with it? This is our camera. No, this is mine. This is your car. Yeah, yeah, me. Jeśli Wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.